Cześć, witajcie na kanale Miłą Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole akumulatorowy wkrętek do prac precyzyjnych marki Hyshika, model HYQ 2001. Zapraszam. Moi drodzy, szukałem uzupełnienia do mojego wózka narzędziowego, w którym są narzędzia do naprawy aut, ale także rowerów i hulajnóg. I pod kątem hulajnóg właśnie chciałem taki elektryczny wkrętak, elektryczny śrubokręt. Było już kilka narzędzi marki Hyshika na kanale, w związku z tym, jak zobaczyłem, że jest coś takiego w promocji na Amazonie, stwierdziłem, że będzie moje. No i jest, dotarło do mnie. Moi drodzy, zapakowane jest w ten sposób, z tym, że ważna uwaga, to wszystko jeszcze było dość mocno gdzieś tam pofoliowane. Ja już sobie zdążyłem to po prostu rozpakować, bo korzystałem już z niego kilka razy. Całość przychodzi zapakowana w taki dość elegancki, ale prosty kartonik, fajny, bez żadnych nie wiadomo jakich tutaj błysków, trzasków, ze względu na to, że to i tak zaraz pójdzie do śmieci, i tak pójdzie do śmieci, więc bez sensu jest robić coś mega krzykliwego. W zestawie jest oczywiście instrukcja obsługi oraz pudełko z naszym wkrętakiem. I teraz, moi drodzy, wygląda to w ten sposób. Dość mocno się światło niestety odbija, ale z góry jest to przezroczyste. Kolorystyka oczywiście standardowa dla tej marki. Przesuwamy, otwieramy i w środku mamy naszą pierwszą tackę z naszym wkrętakiem, do którego zaraz dojdziemy. I co my tutaj mamy, moi drodzy? Mamy tutaj bity oraz nasadki. W naszym wydaniu mamy tutaj 6 bitów długich przedłużanych, 40 bitów krótkich, ale w przeróżnych odmianach, trójkątne, kwadratowe, płaskie, krzyżowe, torksy, gwiazdki, co sobie nie wymyślicie. Generalnie większość potrzebnych rozmiarów tutaj mamy oraz 6 nasadek. No i oczywiście nasz wkrętak i przedłużkę. Ale oprócz tego, co mamy tutaj pod spodem, mamy tutaj drugi poziom i na tym dodatkowym poziomie znajduje się 14 dodatkowych narzędzi oraz przewód do ładowania. Ładuje się to, moi drodzy, przewodem USB-C, bezpośrednio z USB, także spoko. Mamy tutaj pudełko na śrubki, które wykręciliśmy, przyssawkę ewentualnie do telefonów, narzędzie takie do wyciągania kart SIM, magnetyzer, demagnetyzer, 3 takie płaskie kostki do otwierania, 2 pensety, niestety nie są to pensety ESD, ale do tego, do czego ja je potrzebuję, w zupełności mi wystarczą. Więc mamy tu pensetę prostą i zakrzywioną, mały otwierak, pędzelek, wkrętak ręczny. Coś bardzo podobnego do rozwiązania Xiaomi, które już Wam pokazywałem wcześniej. Naprawdę spoko sprawa, na te same bity, na które jest wkrętak elektryczny, więc fajnie, że coś takiego jest w zestawie, bo czasami jest tak, że potrzebujemy kilku naraz i bez sensu jest przekładać. Przedłużka giętka oraz narzędzie, które ja po prostu nazywam szpatułką. Spoko, fajnie wykonane. Tutaj naprawdę nie bardzo mam się, jeśli chodzi o wykonanie tego zestawu, do czego przyczepić. Poza tym, że podejrzewam, że tutaj w zestawie powinna być po prostu jedna kostka. Zostały dodatkowo zapewne dołożone 2, stąd są, jak widzicie, po prostu przyklejone. Do tych prac precyzyjnych naprawdę wszystkie niezbędne i potrzebne akcesoria. Jakieś szczypczyki, szkło powiększające i możemy pracować. Sam nasz wkrętak, moi drodzy, jest wykonany, ja się w końcu też pozbędę, bo nie chciałem tego robić wcześniej, naklejki, z którą to przyszło w oryginale. Generalnie takie zboczenie, pozbywam się od razu wszystkich tych naklejek, bo mnie denerwują później ślady. Po kleju wkrętak wygląda w ten sposób. Wykonany jest bardzo uczciwie. Wykonany jest z jakiegoś stopu. Najprawdopodobniej jest to aluminium. Zakończenie tworzywowe. Tutaj znajduje się nasz port ładowania USB-C. Dioda informująca o stanie ładowania. Czerwony w trakcie ładowania. Zielony oznacza, że jest naładowany. Obroty lewe, obroty prawe w miejscu standardowym. Mamy tutaj też diody doświetlające. I teraz, moi drodzy, tak, to narzędzie ładuje się około 45 minut. Tak deklaruje producent i tak to mniej więcej wygląda. Nie sprawdzałem z dokładnością jakąś mega, ze względu na to, że jak już czułem, że słabnie, to po prostu
podłączałem do ładowania, więc ten to też nie był jakby pełen cykl i nie musiał być ze względu na to, że wyposażone jest tu narzędzie w akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 330 mAh. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o prędkość, to tutaj producent deklaruje, że jest to 180 obrotów na minutę, natomiast jeżeli chodzi o moment obrotowy, to jest to 0,25 N, więc do takich prac precyzyjnych w zupełności to wystarczy. Standardowe 4 mm bity, które będą Wam również pasować do innych wkrętaków, bądź będziecie je mogli z innych wkrętaków po prostu wykorzystać przy tym. Jeżeli chodzi o wymiary, no to on w całości bez bitu od początku do końca ma 179 mm, więc też wielki nie jest. Jest leciutki, poręczny, naprawdę da się tym pracować. No dobrze, moi drodzy, w międzyczasie przygotowałem sobie bity w odpowiednim rozmiarze. Na serwisie rejestrator Sony w dniu dzisiejszym PCM D50. Nie wiem, o co chodzi z tym rejestratorem. Jest to kolejny model, który do mnie na serwis niestety trafił. Ciekawe. Cóż tam w środku jeszcze piszczy, ale nie dzisiaj o tym. Sprawdzamy sobie w działaniu nasz wkrętak. Jak widzicie, dość fajnie i szybko tutaj naprawdę się nic nie dzieje, natomiast są to mimo wszystko śruby wkręcane, czy tam śrubki wkręcane w tworzywo. No ale co, skręcimy go sobie. Oczywiście te wkrętaki, pamiętać należy o tym, nie posiadają sprzęgła. W związku z tym wymagana jest po prostu odrobina wyczucia. To naprawdę zasuwa. Do naszego rejestratora sobie wrócimy. Weźmiemy sobie dysk twardy dla odmiany. Moi drodzy, dysk laptopowy starego typu, już w tej chwili coraz rzadziej stosowany, głównie stosujemy SSD. Aczkolwiek dlaczego go wziąłem? Ze względu na to, że te śrubki, które są tutaj używane, są przyklejane na klej, są wklejane na odrobinę kleju takiego typu Loctite do gwintów, żeby tam od wibracji, od innych historii się nam to nie rozkręcało. Jak widzicie, nie będziemy rozkręcać całości. W jedną i w drugą stronę działa to naprawdę nieźle i szybko. Zmiana bitu. Tutaj to samo. Czyli tak samo jak i zobaczcie. Trzeba dość mocno przytrzymać właśnie ze względu na ten klej. Ale daje radę. Naprawdę fajny, fajnie działający wkrętak. To dość rozsądne pieniądze. Moi drodzy, podsumowując i reasumując, uważam, że to jest całkiem udany zakup. Zwłaszcza, że nie kosztował on sporo. W regularnych cenach na Amazonie waha się plus minus w granicach około 130 zł.
No ja zapłaciłem troszeczkę taniej, ale po prostu wykorzystałem kupon, który miałem, więc mnie to wyniosło nieco poniżej 100 zł, więc uważam, że naprawdę niezła i rozsądna opcja jak za te pieniądze. Mamy tutaj praktycznie większość rzeczy, które mogą nam się do pracy i w trakcie pracy właśnie z takimi bardziej precyzyjnymi rzeczami przydać. Idealne właśnie uzupełnienie mojego zestawu. Stąd jest u mnie, czekam oczywiście na Waszą opinię, zastanawiam się, z jakich tego typu zestawów wykorzystacie, co o tym myślicie, co myślicie w ogóle o tym rozwiązaniu, o takim zestawie. A ja na dzisiaj kończę, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!